Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Oczywiście jesteśmy nad Odrą, bo jak słońce, jak piękna pogoda, zieleń i woda, to ja od razu odpoczywam i się relaksuję. I takie miejsce często wybieramy. A dzisiaj idziemy troszeczkę inną stroną, tej strony jeszcze u mnie nie widzieliście, a idziemy w kierunku katedry, ponieważ mamy taką nadzieję, że uda nam się dzisiaj wyjechać na wieżę katedry. Wcześniej robiliśmy różne próby, ale to trafiliśmy albo na złą pogodę, a wtedy wieża jest zamknięta, albo też na czas, kiedy są msze w kościele, no i wtedy wieża również nie jest otwarta dla zwierzających. Także zobaczymy sobie dzisiaj, popatrzymy na Wrocław z góry. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że z dołu w tym miejscu wygląda też bardzo ładnie. Tutaj też są bardzo fajne miejsca, między innymi nowoczesna biblioteka uniwersytecka. Zaraz sobie koło niej przejdziemy. I tutaj widzę też bardzo fajny instytut. Instytut Informatyki. Ładnie to wszystko jest zrobione, ładnie wygląda. No i przede wszystkim studenci i pracownicy mają naprawdę piękny widok. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. Let's call some friends over for a game of poker or so. Well, I don't know about that. Or should I turn on the TV or the radio? Well, I don't know about that. There's a whole list full of all the things we can do, but I wanna do none, wish that you did too. So you can just keep trying and I'll just keep saying, I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. I don't know about that. Nie wiem jak Wam, ale nam na wieży się bardzo podobało. Bardzo dobra widoczność, piękne widoki. Staraliśmy się zlokalizować nasz dom, ale niestety nie było go widać. Także być może z innego punktu widokowego. A teraz idziemy przez rynek wrocławski. Tutaj właśnie zaczyna się jarmark świętojański. Święty Jan jest patronem Wrocławia, także te uroczystości tutaj już trwają. A my udajemy się właśnie do Muzeum Pana Tadeusza. Jest tam oryginał Pana Tadeusza napisany przez Adama Mickiewicza, ale w ogóle też słyszałam, że jest bardzo ciekawe muzeum, ponieważ to jest muzeum świetnie przygotowane, nowoczesne, interaktywne, także szykujemy się na takie dobrą zabawę i na dużą porcję wiedzy. Czytałam również, że jeżeli macie przy sobie słuchawki, warto wziąć do telefonu, ponieważ można tam też mieć darmową aplikację, która Was przeprowadzi przez całą historię Pana Tadeusza, ale także historię naszej polskiej drogi ku wolności. Także idziemy przed siebie.
I jesteśmy już po muzeum. Bardzo nam się podobało, oprócz tego, że jest tam dużo eksponatów związanych właśnie z panem Tadeuszem i w ogóle z życiem Adama Mickiewicza. To także tak są różne pokazane sposoby, drogi ku wolności. I myślę, że jest to rzeczywiście taki temat zawsze aktualny. Przedstawione tam są postaci Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Tadeusza Rurewicza, Władysława Bartoszewskiego. Także bardzo fajne muzeum. A dzisiaj jesteśmy w tej chwili na obiedzie w restauracji Vega. Ta restauracja jest na rynku i to jest chyba pierwszy w ogóle we Wrocławiu wegetariański i wegański bar. Ja pamiętam, że jak jeszcze w końcu lat 80., początku 90. tu studiowałam, to tutaj już chodziliśmy na obiady. To była wtedy taka nowość. No a w tej chwili cały czas prosperuje bardzo dobrze. Jedzenie jest dobre, niedrogie, także warto tutaj też sobie zaglądnąć. I jeszcze na chwileczkę z domu łączę się z Wami. Dzień był bardzo udany. Wiecie, czasami jak człowiek nie ma dużo czasu, to tak się oderwać na moment, to faktycznie potem jakoś więcej energii jest do życia, więcej takiego pozytywnego nastawienia do różnego rodzaju swoich problemów, które oczywiście każdy z nas ma. A jeszcze na koniec przyniosłam Wam trzy bardzo fajne kosmetyki, które z przyjemnością puszczam dalej. To jest pierwsza rzecz i to jest z luksusową mgiełką samoopalającą do
twarzy i ciała, Brazilian Bodies Evelyn Cosmetics. Ona jest już u mnie sprawdzona, ja ją miałam 2 lata temu, miałam ją rok temu i kupiłam także na ten sezon. To jest po prostu samoopalacz, ale to jest samoopalacz w mgiełce. Zobaczcie, jak fajnie można tutaj delikatną tylko warstewkę tego samoopalacza zaaplikować. Robi to się bardzo, bardzo łatwo, ponieważ już od razu psikając, my rozpylamy dużą część samoopalacza jakby na dużej powierzchni skóry, dzięki czemu unikamy tego takiego efektu smug, czy jakichś takich nierównomiernego nałożenia. A druga rzecz bardzo fajna z tym jest to, że tam można sobie stopniować tą taką uzyskaną opaleniznę od takiej faktycznie bardzo, bardzo niewielkiej, takiego ciała delikatnie muśniętego słońcem. Ja w tej chwili mam na sobie taką pierwszą już warstwę, ale jeżeli chcemy troszeczkę mocniejszy efekt, to możemy po prostu za jakiś czas dopsikać się jeszcze raz. Producent obiecuje, że do 7 dni utrzymuje się ta opalenizna. Nie pamiętam właśnie, jak to było w tych poprzednich latach, ale na pewno utrzymuje się i na pewno schodzi też ładnie, schodzi równomiernie. Nie miałam nigdy tutaj problemu na przykład z jakimiś takimi mocniejszymi opaleniem kolan, łokci i tak dalej. No właśnie dlatego, że to jest ta cieniuteńka warstwa rozpylająca się. Zapach też myślę, że warto tu powiedzieć, czy tak, przy rozpylaniu, przy smarowaniu zapachu samoopalacza w ogóle nie ma. Jest bardzo taki przyjemny, kwiatowo-słodko-egzotyczny zapach. Później delikatnie czuje się samoopalacz, ale to jest taki bardzo delikatny zapach, bo właśnie ilość tego preparatu jest niewielka. Także polecam. A i jeszcze jedna rzecz, on jest do twarzy i ciała, czyli też możemy go stosować do twarzy i też tak samo dobrze zachowuje się jak właśnie na naszym ciele. Druga rzecz, jeszcze nie wiem czy dobry, ale bardzo mi się podoba kolor, może gdzieś tam Was też zainteresuje. Kolor lakieru do paznokci to jest zwykły lakier, nie hybrydowy. Ja go kupiłam na stopy, ale tak mi się spodobał, że pomalowałam sobie nim też paznokcie u rąk. Taki kolorek właśnie tutaj mamy. I to jest firma Catrice i to jest Love You Cherry Match. Wiśniowy kolor, ale z takim metalicznym połyskiem. Na dłoniach wygląda całkiem fajnie, na stopach mam wrażenie wygląda bardzo ładnie. Także moja taka nowość na lato. I trzecia rzecz, nowość marki Slavia. Być może pamiętacie już, bo kosmetyki z tej firmy pojawiły się u mnie, ja byłam z nich bardzo zadowolona. Był krem pod oczy, był krem do twarzy peptydowy i był ten krem fantastyczny z witaminą C. I tutaj Slavia wypuściła nowy krem ceramidowy, odbudowa i nawilżenie ze skwalanem, trehalozą i wąkrotką azjatycką. Tej wąkrotki azjatyckiej ja specjalnie nie znam, ale wiem, że jak jest skwalan i trehaloza, to będziemy mieli bardzo dobry taki efekt nawilżający i odmładzający. W ogóle, jeżeli sięgacie po kremy, czy to z tej firmy, czy z innej, to szukajcie kremów, które mają wysoko w składzie ceramidy. Ceramidy nam, osobom dojrzałym, są bardzo potrzebne, ponieważ one mają możliwość odbudowywania też tutaj tych różnych takich ubytków, które mamy w naszej skórze. Jeśli chodzi o skład, to jak to w Slavii bywa, skład jest bardzo dobry, bardzo porządny, bardzo uczciwy. Można go sobie tutaj odczytać, można go przetłumaczyć. W każdym razie faktycznie na drugim miejscu jest od razu skwalan, potem mamy czynniki nawilżające, potem mamy różnego rodzaju olejki. Tutaj sobie przeglądam właśnie i mamy także tą wąkrotkę azjatycką i szukałam, w którym miejscu jest trehaloza, ale też gdzieś ponad połowę. O, tak. Czyli też mamy tutaj wysoko w składzie trehalozę, bardzo dobry skład, żadnych takich substancji, których nie lubimy w kremach, tutaj nie ma. Jeśli chodzi o konsystencję i o te wszystkie inne jeszcze takie czynniki, które też nam uprzyjemniają nakładanie kremu, to tak, słoiczek, jak widzicie, szklany, a nie widzicie, szklany. Bardzo łatwo z niego odchodzą te etykietki, a ponieważ ma taką piękną, drewnianą nakrętkę, to dla mnie to jest słoiczek, to są słoiczki wielokrotnego użycia. W tej chwili w moich 3 pozostałych słoiczkach trzymam przyprawy w kuchni i tutaj ten słoiczek dołączy po zużyciu kremu do pozostałych, także też fajna sprawa, no bo mamy po prostu tutaj
rzeczy, które możemy przetworzyć ponownie, możemy użyć, jeszcze nie wyrzucamy zaraz po użyciu, super. Też mamy tutaj znak, że nie jest on testowany na zwierzętach, więc też bardzo ważna rzecz. Produkcja jest w Polsce, jest wegański, więc tutaj przy okazji jeszcze tych informacji jest dużo. Jeśli chodzi o to, jak się zachowuje na skórze, no to tak, on ma przede wszystkim bardzo dobrą i lubianą przeze mnie konsystencję. Może jeszcze powiem od początku, że ja go nakładam na noc, dlatego że to jest krem bardzo, bardzo treściwy i on, mam wrażenie, że nocy, kiedy nie ma na nim jeszcze jakiegoś makijażu czy innych rzeczy, dobrze tutaj mojej skórze robi, ładnie z tą skórą się integruje. Krem jest gęsty, jest prawie bezzapachowy, ma tylko taki delikatny zapach. Po nałożeniu jest bardzo przyjemny. Jest to, co ja uwielbiam w kremach właśnie takich, tych odżywczych i tych, które mają regenerować moją skórę w nocy, że nie tłuści, nie wsiąka w skórę, ale też nie wsiąka od razu w poduszkę. On, to jest taka właśnie ciekawa konsystencja kremów, że nie ma go jakby na twarzy, czyli nie czujecie, że macie tutaj warstwę tłuszczu na przykład, czy jakiejś takiej tutaj grubej okleiny, ale on cały czas jeszcze, jak dotkniecie, czujecie, że ten krem jest, a nie wsiąkł w skórę. I ten krem utrzymuje się aż do zmycia go rano, czyli mam go cały czas, czuję, że jest na twarzy i po nocy mam wrażenie, że skóra jest w bardzo fajnej kondycji, taka wypoczęta, że gdzieś tam te zmarszczki mimiczne znikają, że jest ich mniej, jest w bardzo dobrej kondycji. Ja go nakładam także pod oczy, ale na serum pod oczy, czyli samego jego nie nakładam, natomiast myślę, że też jeżeli nie macie serum pod oczy, nie używacie, to myślę, że też tutaj sobie można poeksperymentować, ponieważ on kompletnie nie podrażnia skóry, nic się nie dzieje, także przy takich wrażliwych oczach jak ja mam. I bardzo ładnie też tu się zintegrował z różnego rodzaju moimi serami. Nakładam serum, czekam około 15 minut, nakładam sobie ten krem, no i właściwie wszystko, także zerknijcie na stronę Slavi, warto sobie zobaczyć, warto sobie też go przetestować, bo myślę, że kolejny dobry, jakościowy polski produkt, super. I to już wszystko w dzisiejszym filmiku. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną na dzisiejszej wycieczce. No i też tutaj jeszcze w domu. Do zobaczenia w kolejnym vlogu w niedzielę.